Lądujemy na lotnisku Pudong w Szanghaju, na jednym z największych lotnisk świata. Przechodzimy teraz do kolei magnetycznej. I dalej jedziemy do centrum koleją magnetyczną Maglev. Jest to najszybsza kolej na świecie. Jej maksymalna prędkość, z jaką się porusza, to 430 km na godzinę. Jest zawieszona na poduszce magnetycznej nad szyną na wysokości około 1 cm. Kolej jest bezobsługowa, to znaczy brak tutaj maszynisty i obsługi konduktorskiej. Szybkość maksymalna teraz to 301 km na godzinę, bo ostatni kurs kolei do centrum jedzie wolniej. Przejazd około 38 km trwał 7,5 minuty.